Dzień dobry albo dobry wieczór, zależy skąd się łączymy. Marta Omachel z tej strony. Dzisiaj na temat jak utracić wagę, żeby nie chodzić na siłownię, żeby nie ćwiczyć. Więc mówię tutaj dzisiaj Wam coś, co sama przetestowałam, co mi pomogło tak naprawdę, żeby ta waga troszkę ruszyła w dół. I mam fajne wskazówki dla Was, także jeżeli macie ochotę zatrzymać się na chwilę, to zapraszam. Będzie właśnie mowa dla nas, szczególnie dla nas pań, chociaż dla panów również. Więc większość z nas chciałaby mieć fajne, smukłe ciało, tak żeby się dobrze w nim czuć. Nie musimy mieć jakiegoś tam rozmiaru, czy to rozmiar 4, czy 8, czy 10, prawda, czy 12. Tak naprawdę każda z nas powinna czuć się dobrze w swoim ciele. A często nie mamy tego. Często po prostu widzimy, że tu nam się wylewa, tu nam się przytyło, tutaj ręce przytyły, tutaj nogi przytyły i po prostu albo druga broda urosła, albo tu nam gdzieś opada. No nie, my dziewczyny wszystko sobie tam widzimy w lustrze. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam powiedzieć, co zrobić, żeby ta waga szła w dół, a tak naprawdę nie ćwicząc. Więc prosty sposób jest to nic innego jak uwaga w stronę cukru. Więc zwróćmy uwagę na to, aby nie jeść cukru, aby nie pić słodkich rzeczy, aby sprawdzać składniki na różnych produktach, które kupujemy, żeby nie miały cukru. Jeżeli ograniczymy ten cukier, to zacznie ta waga fajnie, powoli niwelować się. Niby taka prosta rzecz, ale wcale nie jest prosta, bo Ameryka jest przepełniona cukrem. I w Europie tak nie ma, ale Ameryka naprawdę tak ma, że w produktach tak naprawdę wszędzie jest cukier. Nawet mamy cukier w ryżu. W ryżu, jak byłam na Bali, pytam się, tu też macie cukier? W tym ryżu nie mamy cukru, więc dobra, to ja jem, dajcie mi ten cukier. Czekajcie, bo u nas jest, wszyscy w domu już są. Więc sprawdzajcie Wasze produkty. Już nie mówię tak drastycznie, bo tak naprawdę każde owoce mają cukier, nawet wiadomo, naturalny, ale jest, ale przynajmniej te rzeczy, które kupujecie w sklepach, i takie, które po prostu można sprawdzić z tyłu na etykiecie. Kolejną rzeczą, jak zredukować tą Waszą wagę, naszą wagę, aby nie ćwiczyć, to jest nic innego jak przestać jeść carbs, węglowodany. A tutaj najbardziej się pokazuje nam chlebuś. Ja kocham chleb. Dziewczyny, ja kocham chleb. I sama to nie jest łatwe zadanie dla mnie, ale jest do zrobienia. Jest do zrobienia, przynajmniej żeby zredukować, ok? Przynajmniej żeby zredukować. Także jak zredukujecie cukier i zredukujecie te węglowodany, to już zobaczycie, że zaczyna coś się dziać z organizmem dobrego. A jeżeli czasami chwycicie, bo po prostu tylko jesteśmy ludźmi i mi też się zdarza i po prostu wraca się do tych złych nawyków, do tych smakołyków, bym powiedziała. Szczególnie jak są święta albo jak podróżujemy gdzieś, prawda, no to wtedy jest ciężej utrzymać tą zdrową taką dietę. To jest program, który Wam bardzo polecam, detoks 4-dniowy na bazie aloesu. I ten detoks jest rewelacyjny, tylko 4 dni, ale jest dość taki intensywny, bym powiedziała. Ale 4 dni wytrzymacie i spokojnie. I tam są fajne tabletki. I teraz już niedługo te tabletki będą w sprzedaży osobno, nie tylko w detoksie. I zaraz Wam pokażę. Takie tableteczki. My na to mówimy ciasteczka. I te tableteczki... Te tableteczki smakują jak jakie takie dobre, słodkie ciasteczko. I
te tableteczki, jak sobie pogryziesz, czy tam połkniesz, one są smaczne, to one pęczniają ci w żołądku, zapełniają się tą wodą, tak, pęcznieją i wypełniają żołądek i nie czujesz głodu aż tak. Można zjeść ich kilka. I to jest super sprawa, żeby nie podjadać w końcu. Także jak sobie na przykład czujecie, że kurczę, ale bym zjadła i chodzicie i szczelacie szafkami w kuchni i szukacie wszystko, co jest słodkie, to chwyćcie właśnie za te tableteczki, te ciasteczka i popijcie sobie wodą, pewnie z 2 szklanki wody i zobaczycie, że nie będziecie zaraz głodne, nie będzie Wam się chciało jeść słodkiego. Tak to działa. No dobrze, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że moje wskazówki może komuś pomogły. I uważajcie na cukier, jak i również uważajcie na te carbs. A jak nadal szukacie po kuchni, szafki szczelają, to spróbujcie sobie zrobić 4-dniowy detoks lub zaopatrzcie się w te ciasteczka, żeby nie podjadać. Naprawdę są super, pęczniejące w żołądku. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Pa, pa.